Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami kolejna seria, czyli ETS 2. No oczywiście jesteśmy w odcinku numer 9, kochani. Euro Truck Simulator 2 przed Wami. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału właśnie w odcinku numer 9. Zobaczmy, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Mamy oczywiście znowu kłopoty z save'em, słuchajcie. No nie wiem, gdzie my trafiliśmy tak naprawdę, chyba z powrotem. No dobra, będziemy ruszać na Szczecin. No gdzieśmy tutaj naprawdę sporo przejechaliśmy. No ciekawe, słuchajcie, także niestety, ale no tak to jest, jak się zmienia konfiguracja, niestety save'y też uciekają. No dobra, będziemy musieli, słuchajcie, coś tutaj z rynku pobrać. Dobra, zobaczmy, przyjmiemy to zlecenie po prostu na razie. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. No ciekawi mnie taka sytuacja, co tutaj tak naprawdę zostało nam zabrane, jeżeli chodzi o te save'y. Jeszcze troszeczkę muszę powalczyć tutaj z ustawieniami. Do roboty. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze, słuchajcie. Czyli tak, jak to wygląda z naszymi. Nie mamy, słuchajcie. No to powiem Wam szczerze, że naprawdę nieźle nas tutaj skoszono. No cóż, jest pytanie, czy my możemy, słuchajcie, teraz zaciągnąć kredyt, bo naprawdę tak jak widzicie, no niestety, ale sejwik nas dosyć mocno tutaj skosił. Dobra, moment, jeszcze na chwilę, słuchajcie, opcje, bo naprawdę z tym dźwiękiem tutaj jest troszeczkę hardkorowo. Dobra, gdzie my tu mamy muzyka interfejsu? Dobra, to sobie przyciszymy. Nawigacja jest. Dobra, gdzie my tutaj mamy? Głośność muzyki, jest głośność nawigacji głosowej. Dobra, troszeczkę to pozmieniamy. Dobra. Dobra, i teraz tak, wracamy do banku, słuchajcie, no bo oczywiście wróciliśmy się naprawdę dosyć mocno. Oferty pożyczek, zobaczmy jak to wygląda. Nie możemy wziąć 400 tysięcy jeszcze. No pytanie, czy nam to wystarczy, słuchajcie, do zakupu ciężarówek. Dobra, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Aha, czyli tutaj nawet nie zobaczymy tego. No cóż, szkoda, szkoda, słuchajcie.
Czyli tak, nie mamy... Nie no, mamy garaż i garaż został kupiony. No ciekawe, co tu się dzieje. No niestety, jak widzicie, nie możemy wybrać sobie tego droższego kredytu, więc nie wiem, jaka tu będzie decyzja z naszej strony. 100 tysięcy, 100 tysięcy oczywiście możemy tutaj pobrać. Dobra, my tutaj mamy jakiegoś dealera w tym Berlinie, jeżeli chodzi o ciężarówki. No dobra, spróbujmy, słuchajcie, tam dojechać po prostu i zobaczymy, co będziemy w stanie tutaj zrobić. Kręć w prawo. Dobra, zobaczmy jak tutaj. Okej, można jechać. Dobra, tam mamy jakiś znaczek zapytania, także skręcimy sobie na razie tutaj. Dobra, jedziemy. No cóż, kochani, niestety są takie niemiłe niespodzianki, tak jak widzieliście. No, zmiana konfiguracji spowodowała, że niestety, ale... Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Niestety to spowodowało, że w tej chwili musimy naprawdę troszeczkę, słuchajcie, rzeczy robić od nowa. No ale cóż, tak czasami bywa. Oj, 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 troszeczkę wymuszenie pierwszeństwa. Dobra, co my tutaj mamy? Przeliczam trasę. No, zawiesiliśmy się tutaj. Dobra, muszę to jakoś inaczej chyba zrobić. Dobra, może teraz się uda. Dobra, i co to jest takiego tutaj? Agencja pracy, no to niestety, ale to akurat nam zupełnie nie jest potrzebne w tym momencie. Dobra, jeszcze tam mamy taki znaczek zapytania, więc podjedziemy. Słuchajcie, jeszcze na moment zobaczymy, czy przy tej kwocie będziemy w stanie kupić jakąś ciężarówkę. No bo oczywiście chcielibyśmy, żeby tutaj no, nasz pracownik już zarabiał. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Skręć w lewo. Dobra, tutaj mamy jakiś znaczek, mam nadzieję, że to właśnie jest salon z ciężarówkami. Dobra, ruszamy. No tak to można powiedzieć wygląda, natomiast... dobra, skręcimy sobie tutaj. Obliczanie nowej trasy. Dobra, i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj będziemy mogli wybrać. Jest. Słuchajcie, możemy tutaj kupić tą ciężarówkę za 99. Dobra. Dobra, czyli tak, mamy 15 tysięcy na koncie. Euraczów oczywiście. O nie, o nie. Ale zaparkował. Dobra, teraz musimy jakoś tutaj wykręcić. Dobra, tam się nie dało, to może w tą stronę spróbujemy. Dobra, no i słuchajcie, musimy wrócić na
Musimy wrócić chyba do tej agencji. Dobra, gdzie to było? Chyba tutaj. Skręć w prawo. Ojojojojoj, nie spojrzałem nawet. Dobra. No, jeszcze refleks działa na szczęście. Szukanie nowej trasy. Dobra, i szybciutko skręcamy tutaj. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Okej. No dobra, słuchajcie, podjedziemy jeszcze do tej agencji na chwilę. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Wiadomo, przygotuj, że łatwiej się do skrętu w prawo. Łatwiej się poruszać. Gdzie jest ta agencja? Łatwiej się poruszać, słuchajcie, bez tej przyczepy. Przeliczam trasę. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra. Nie masz miejsca dla nowego kierowcy, zmodernizuj któryś ze swoich garaży lub kup nowy. No nieźle, słuchajcie. Czyli nic nam to praktycznie nie dało. No nie zatrudnimy, nie zatrudnimy na razie kierowców. No nic, słuchajcie, no musimy ruszać w trasę, bo tracimy sporo czasu. Więc no trudno, trudno, będziemy, słuchajcie, najwyżej... musieli niestety wykonywać kolejne zleconka. Skręć w lewo. Jejku! No, mignął mi tutaj. Dobra, skręć i ruszamy. W takim razie, żeby zrealizować to zlecenie. Dobra, tak możemy mieć ustawione i ruszamy, słuchajcie. No nic, szkoda, szkoda naprawdę tego save'a, bo już tam... całkiem przyzwoicie nam szło, więc no cóż, słuchajcie, zaczynamy tak naprawdę jeszcze raz. No, nieduże te światełka. No nic, poczekamy sobie na naszą kolej. Dobra, tutaj trzeba niestety przytrzymywać ten hamulec, bo na tym ciśnieniu on puszcza. Zjeżdża nam do tyłu. No dobra, słuchajcie, no 209 km mamy do przejechania. Wzięliśmy kredyt, mamy kupioną ciężarówkę, która jest w siedzibie, ale no tak jak widzieliście, to jest niewystarczająco, czyli no my tutaj będziemy musieli jeszcze trochę popracować, żeby po prostu pozarabiać pieniążki, no i wtedy dopiero ewentualnie będzie można myśleć o zakupie kolejnego samochodu i wtedy dopiero będziemy mogli wrócić do opcji takiej, że mamy już tego kierowcę zatrudnionego właśnie u nas w firmie. No a na razie, słuchajcie, jako prezesi ruszamy w trasę zarabiać, wykonywać zlecenia. No myślałem, że uda mi się wyprzedzić, ale niestety. No, łatwo się tym nie rozpędzamy, ale zobaczymy, co będzie później. No tutaj jest troszeczkę pod górkę. Trzymaj się prawej strony. Także no, kochani, naprawdę przecież już mieliśmy fajnie, no ale tak czasami jest. Słuchajcie, zmiana konfiguracji, proszę bardzo. Gdzieś nam pouciekały save'y, więc będziemy oczywiście próbowali tutaj wrócić do momentu, jedziesz powyżej, który mieliśmy wcześniej. No, niestety trzeba było wykonać taki dosyć nerwowy manewr, ależ nam ten autobus tutaj teraz zajechał drogę. Dobra, spróbujemy się wydostać tutaj jakoś, okej, czyli lecimy na Hamburg. No nic, słuchajcie, nie ma tego złego, oczywiście
Nie wiadomo tylko po co. Tak naprawdę teraz kupiliśmy tą ciężarówkę i będziemy spłacali kredyt, no ale cóż, mamy przynajmniej naszą pierwszą ciężaróweczkę w garażu, no ale tak naprawdę wizja jeszcze tutaj, że będziemy musieli kupić kolejny garaż, no już jest taka bardziej hardkorowa. Nie wiem, czy uda nam się tak szybko, słuchajcie, zarobić tutaj, bo przecież garaż, kolejna ciężarówka, no to naprawdę są spore pieniądze. Sami widzicie, jak z tymi zleceniami to wygląda, że no, żeby tak naprawdę na taką ciężaróweczkę zarobić, słuchajcie, no to tych zleceń naprawdę musimy wykonać sporo. No ale miejmy nadzieję, że w jakimś tam momencie nam się to po prostu uda zrobić. Dobra, tak patrzę, ale o paliwko chyba się martwić nie trzeba. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, zaczyna nam się ta nasza ciężaróweczka rozpędzać tutaj z górki. No cóż, 80 km na godzinę. No i musimy, słuchajcie, zmierzać. Naprawdę dosyć szybko się poruszamy. 136 km jeszcze do celu, więc w miarę szybko nam pójdzie z tym zleceniem. No i zobaczymy, co dalej, słuchajcie. Wrócimy oczywiście do chyba siedziby naszej firmy. O ile się nie mylę, to w Poznaniu mamy właśnie naszą siedzibę, ale no powiem szczerze, że już nie pamiętam, więc zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda. No miejmy nadzieję, że w miarę szybko się z tym uporamy i nie będziemy mieć tam żadnych kłopotów. Jednak, no bo tutaj oczywiście możemy realizować zlecenie za zleceniem, ale no tak jak widzieliście, niestety potrzebujemy dwie ciężarówki, żeby móc myśleć tutaj o dodatkowych naszych pracownikach. No ale słuchajcie, już jak przejdziemy w tryb... Oj, gdzie ja tutaj skręcam? No, zmyliła mnie ta mapka troszeczkę. Także, jeżeli chodzi o naszych kierowców, no to mówię, przejście oczywiście na naszą ciężarówkę będzie dla nas troszeczkę mniej opłacalne pod względem kosztów utrzymania, czyli tankowanie. Będziemy musieli wtedy też poświęcać trochę czasu na sen. No ale miejmy nadzieję, że odbije się to troszeczkę finansowo na samych zleceniach. Dobra. No cały czas przekraczamy tą prędkość, naprawdę tutaj z górki to auto, słuchajcie, naprawdę dosyć szybko się rozpędza. No jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o powrót do tej naszej siedziby, no ale słuchajcie, wiadomo, że będziemy się starali zrobić to oczywiście w miarę jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że jest jakiś patent na to, żeby szybko wrócić. No i wtedy zorientujemy się tak naprawdę, co my możemy zrobić, słuchajcie, jak to nasze autko w ogóle wygląda, jak ono jeździ. Dobra, no w miarę szybko się zbliżamy do celu, 73 km jeszcze. Także już sporo przejechaliśmy. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No, 90 to jest max w tym momencie. Dobra, trochę zwolnimy, żeby nie było. Żebyśmy nie dostali tutaj, słuchajcie, po kieszeni. Jedziesz powyżej dozwolonej lepiej te pieniądze, które mamy przeznaczać na mandaty, na razie zatrzymać sobie na ewentualne koszty kredytu.
No, już jesteśmy bliziutko, naprawdę 45 km do celu. Dobra, 83, dobra, troszeczkę zwolnimy. No i naprawdę zbliżamy się, już jesteśmy bardzo blisko. Dobra, teraz będziemy odbijać. Dobra, prawa wolna. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. No tutaj naprawdę nasza ciężaróweczka, słuchajcie, jak się rozpędzi. No to z górki naprawdę, no, ciężko ją zatrzymać. Dobra, zobaczmy. Lewa czysto, prawa czysto, lecimy. Dobra, no tak blisko tej granicy, no to tak jeszcze plus minus 2 możemy śmiało wykorzystywać. No i słuchajcie, dobijamy do miasta. Nie pamiętam, słuchajcie, czy my już mieliśmy to miasto odkryte, czy nie, ale to nieistotne. Oczywiście walczymy dalej, troszeczkę niestety cofnęło nas tutaj w czasie, no ale cóż, nie ma to, nigdy się nie poddajemy, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że no, dojdziemy do tego momentu, w którym byliśmy wcześniej. Tak jak widzieliście, miasto Rostock zostało odkryte. Aha, czyli tu jest tak. Jedź prosto. Dobra, myślałem, że można zmienić tutaj mapkę, ale to jeszcze muszę sobie przypomnieć, jak to było. Skręć w lewo. No, moment. Tak, tutaj chyba musimy skręcić, dobra. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Dobra. No dobra, czyli mamy tutaj, dobra, to troszeczkę sobie wykręcimy. Dobra, zmienimy sobie kamerkę. O, praktycznie idealnie. Dobra, to w sumie możemy mieć z góry widoczek. No naprawdę, słuchajcie, sprawnie to poszło. Jeszcze takiego chyba szybkiego parkowania nie było. Jest ok. Dobra, odpinamy to. No i za chwilkę zobaczymy, słuchajcie, co dalej. Dobra, troszeczkę zyskaliśmy teraz. Dobra, no przeniosło nas, słuchajcie, do naszej ciężarówki, naszego garażu, także no, tak jak pamiętacie, już tutaj mieliśmy do czynienia, prawda, z tym etapem, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Zaraz zorientuję się, słuchajcie, co tutaj musimy zrobić, żeby po prostu troszeczkę bardziej
rozbudować nasz garaż. Dobra, zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Słuchajcie, miejsce w garażu, dobrze. Czy my tu możemy... ile to ulepszenie? Uhohoho, ależ boli. 180 tysięcy, słuchajcie, będziemy potrzebowali. No, także jakby to powiedzieć, no niestety na tą chwilę nas na to nie stać. Jeszcze możemy sobie podejrzeć bank, no ale tak jak widzicie, niestety to nie jest. To nie jest, słuchajcie, jeszcze ta chwila, że możemy poszaleć z funduszami. No dobrze, słuchajcie, także kontynuujemy nasz odcineczek. Zaraz tutaj będę próbował stąd oczywiście się wydostać, wyjechać jeszcze. Tutaj po prostu już przechodzimy na tryb, słuchajcie, naszych zleceń. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy, jakąś firmkę. Podjedziemy sobie. No, słuchajcie, także czeka nas po prostu długa przygoda po prostu z zarabianiem kasy przede wszystkim, bo no, nie ukrywam, że kwestia dotycząca zakupu za 180 tysięcy euro, więc no naprawdę, słuchajcie, w przeliczeniu tak szybciutko, no to my tutaj będziemy musieli wykonać chyba około 100 zleceń, żeby móc faktycznie zapłacić za rozbudowę tego garażu. No i dobra, będziemy już starali się bardziej odkrywać nasze miejsca. Zobaczymy, słuchajcie, co tutaj mamy przygotowane. To jest taka pierwsza firma gdzieś tutaj. Zobaczmy w ogóle, co my tutaj tak naprawdę możemy zdziałać. Wybór, wybór, wybór. Rynek przesyłek. No, ciekawe. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, słuchajcie. Trudno. Dobra, wykręcimy sobie, no i lecimy dalej. No, już tutaj musimy zwracać uwagę na zmęczenie, na paliwo, bo już naprawdę jesteśmy... tak jak była tam informacja, że wolni jak ptak. Dobra, tu jest luzik, ok. Dobra, tu jest jeszcze taka firma. Zobaczymy, czy tutaj jest jakieś zleconko, które możemy zrealizować. Oj, 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 oj. Troszeczkę źle oszacowałem ten zakręt. Popłynęliśmy troszeczkę po tym krawężniku. No tutaj są jakieś przyczepki, więc wydaje mi się, że tutaj, słuchajcie, będziemy mogli robić te zleconka. No dobra, słuchajcie, nawet przyzwoite to zlecenie, to pierwsze, czyli 4121 euro możemy zarobić, jadąc z Poznania do Szczecina. No i zobaczymy, czy później z tego Szczecina będziemy się mogli po prostu poprzebijać dalej. Dobra, przyjmujemy to zleconko, nie ma co, nie ma na co czekać. No cóż, cieszyliśmy się, słuchajcie, z tego. Troszeczkę też inaczej sytuacja wygląda, bo wzięliśmy kredyt za chyba 100 tysięcy w tej chwili. Natomiast no pamiętam, że chyba wtedy wzięliśmy ten największy, czyli te 400 tysięcy. Znaleziono sygnał GPS, dobra. System gotowy do pracy. Cieszy mnie to i ruszamy, słuchajcie, z tym zlecenkiem. Nie ma na co czekać, 228 km do zrobienia. Jesteśmy w naszym kraju, w Polsce. No i ruszamy, słuchajcie, na Szczecin. Oczywiście w maksymalnym tutaj trzeba uważać. Dobra, tu jest luzik, tu jest luzik. Dobra, to wyjeżdżamy. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Dobra, Ania, nie ma sprawy. No dobra, to mamy zrealizowane. No, spora trasa, tylko jeszcze tak, światełka może włączymy. O, dobra.
Przygotuj się do skrętu w lewo. No dobra, słuchajcie, no nie ma tego, tak jak powiedziałem, co by skręt na dobre nie wyszło. Wow, ledwo zdążyłem wyhamować. Zagapiłem się leciutko na mapę. Miejmy nadzieję, że tutaj w miarę szybko nam pójdzie. Na razie zarabiamy pieniążki. Może jak spłacimy, słuchajcie, ten pierwszy kredyt, no to wtedy będziemy sobie mogli pozwolić na zaciągnięcie właśnie tego potężnego kredytu już na 400 tysięcy euro i będziemy wtedy mogli rozbudować garaż, kupić ciężarówkę, zatrudnić kierowcę. No i ten kierowca, słuchajcie, będzie już tutaj dla nas próbował zarabiać. My na razie realizujemy kolejne zleconko dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, staram się tak, żeby przynajmniej te dwa zlecenia zawsze w odcineczku były. Szkoda, naprawdę żałuję, że ten sejwik nam gdzieś uciekł, bo już naprawdę byliśmy na fajnej pozycji. Ale co tam, słuchajcie, czasami tak jest. Nie wiem, może nam się coś spalić, musimy coś zmieniać. Szkoda, bo myślałem, że naprawdę te sejwy, dzięki temu, że mamy to konto na Steamie, to jednak ta chmura z tymi sejwami dobrze się zapisuje. No ale niestety, tak jak widzicie, czasami się zdarza, że tak nie jest. Ależ tu było ciasno. Dobra. Lecimy dalej, no oczywiście A2, nasza autostrada do nieba. No i zobaczymy za chwilę, czy szybko pokonamy. No 225 km do zrobienia jeszcze. Do skrętu w prawo. Dobra, i odbijamy na Berlin. Skręć w prawo. Już naprawdę przecież tych miast w Niemczech też mieliśmy naprawdę sporo odkrytych. No ale cóż, słuchajcie, nie ma co. Jedziemy dalej. No, nasza ciężarówka, jak widzicie, słuchajcie, nie ma jeszcze mocy, takiej jakbyśmy chcieli i oczekiwali. Naprawdę spore tutaj kłopoty w tym podjeździe. Wolno się rozpędzamy. Dobra. No i dobra, możemy lecieć. 70 na godzinę ograniczenie. Jedź prosto. No, jak widzicie, naprawdę sporo tych zleceń musimy zrealizować, żeby myśleć o swoich planach, oczywiście na przyszłość. No, miejmy nadzieję, że te zlecenka będziemy mogli, no, już tak troszeczkę brać droższe, przydałoby się. No bo tutaj co, 4000, no to dzisiaj tak około 7000 chyba zarobimy. No po wzięciu kredytu mieliśmy 15, no to 3400. Nie, no to tak prawie zbliżymy się do 8, więc nie jest nieźle. No ale zobaczcie, żeby zakupić nawet tą rozbudowę garażu za 180 tysięcy dolarów. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, brameczki. No dobra, 200 km jeszcze nam zostało. No i będziemy już tutaj po realizacji drugiego zlecenia. No nawet całkiem przyzwoicie powinniśmy dzisiaj na te 8000 praktycznie wyjść, więc nie jest słuchajcie źle. Gorsze mamy kłopoty tutaj z naszą ciężaróweczką. Ona po prostu pod górkę sobie kompletnie nie jest w stanie poradzić. Bardzo słabo nam to idzie, jeżeli chodzi o rozpędzanie tej maszyny. No naprawdę, słuchajcie, cały czas 37-38 km. Nie możemy. No, nie sądzę, żeby ten ładunek był aż taki ciężki. No ale oczywiście, słuchajcie, to nie jest ciężarówka najwyższej klasy, najwyższych lotów. Można powiedzieć, że najtańsza z półki.
Zapłaciliśmy tutaj przecież za nią koło setki, niecałe nawet. No i dopóki nie stuningujemy tego auta, to nie ma co myśleć o czymś poważniejszym. Ale to oczywiście nie oznacza, że mamy kłopoty ze zrealizowaniem zlecenia. Także pierwsze takie zleconko tutaj w ETS-ie naszą ciężarówką po nowej konfiguracji oczywiście, bo tak to już mieliśmy tych zleceń nawet dosyć sporo. Już tutaj nasz kierowca nieźle szarżował na trasach, aczkolwiek no pamiętam, że te zarobki dzienne nie były jakieś mega duże. Dużo lepiej my sobie radziliśmy w tej kwestii. No i oczywiście trzeba, tak jak wspomniałem, pilnować tutaj kwestii dotyczącej paliwa, no i zmęczenia oczywiście, bo tutaj zmęczenie też dochodzi, też możemy dostać mandat za to, że po prostu nie odpoczywamy gdzieś w trasie. No, ładnie się zaczynamy rozpędzać, aczkolwiek już tutaj mocno przekroczyliśmy tą prędkość dozwoloną. No i słuchajcie, takie miałem wrażenie, że w tej poprzedniej ciężarówce, no to te kilometry bardzo szybko uciekały. Tutaj już tak nie jest, 80 kilometrów, chyba zrobiliśmy 165 w tej chwili do celu. Dobra, co nas tak trzęsie tutaj? Aha, dobra, wjechałem na tą linię, no ale niespodzianka, nagła. Dobra, nie spodziewałem się tego. Zjedź w prawo. Dobrze, odbijemy tutaj. No, lepiej tutaj zwolnić na takich zakrętach, bo naprawdę już nieraz miałem taką przygodę, że można łatwo tutaj wypaść. Dobra, no i uciekamy na Szczecin. Skręć w lewo. Dobra, tutaj trzeba będzie zatrzymać. Zobaczmy, jak to wygląda. Co tu się dzieje? Ależ kraksa. Porządna. Dobra, no jeszcze za tą podróż trzeba oczywiście zapłacić. 35 euro za odcinek. No sporo, sporo. Sami przyznacie. Dobra, 147 km. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, no niestety musieliśmy zjechać z tej szybkiej trasy. No, puszcza nas kolega, dzięki. No i już będziemy podróżować taką, można powiedzieć, trasą niezbyt szybką, aczkolwiek no chyba prędkość tutaj się za bardzo nie zmieniła. Dalej mamy 70 na blacie możliwości oczywiście prędkości maksymalnej. No i słuchajcie, 140 km do celu, nasze pierwsze zleconko właśnie w ETS-ie po nowej konfiguracji. No i zobaczymy, czy też, nie wiem, może jakaś premia, kochani, miejmy nadzieję, że tak będzie, że coś tam uda nam się jeszcze dodatkowo zarobić, bo na razie, słuchajcie, wygląda to nędznie, 18,5 tysiąca euro na koncie, a potrzebujemy, dobrze wiecie, że prawie 300, jeżeli chcemy myśleć tutaj oczywiście o rozwoju.
Niestety nie mogliśmy jeszcze tak jakby tutaj dogadać się z bankiem odnośnie tego maksymalnego kredytu, który możemy oczywiście zawsze zaciągnąć, żeby troszeczkę wspomóc rozwój naszej firmy, słuchajcie, transportowej, naszego przedsiębiorstwa. Tutaj jakieś zwężenia, niezwężenia, naprawdę sporo jest takich w ETS-ie utrudnień, no bo nie może być przejść za łatwo. Trzeba kombinować. No ale tam na szczęście nie dostaliśmy żadnego mandatu. Dobrze, nasza ulubiona tablica, czyli kontrola prędkości, czyli radar, fotoradar, słuchajcie, no tutaj staramy się nie przekraczać tego, no jest faktycznie fotoradar na moście, dobra, to zwolnimy, żeby nie było. Okej. A, tu jest następny, okej, a już chciałem przyspieszać. No cóż, trzeba być ostrożnym po prostu, jak tutaj jeździmy. No dobrze. Dalej 70 na blacie. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobrze, no gdyby nie to zamieszanie na początku, po prostu po utracie tego save'a, no to tak naprawdę bez problemu chyba moglibyśmy jeszcze zrealizować przynajmniej jedno zlecenie właśnie dzisiaj w odcinku. Natomiast, no cóż, słuchajcie, odcinek 9, dwa kolejne zlecenia dochodzą, aczkolwiek tak jak wiecie, no cofnęliśmy się w czasie tutaj w tym naszym ETS-ie, więc ciekawy jestem w jakim momencie, ile nam to zajmie, żeby jeszcze tutaj ewentualnie dojść do tego momentu, w którym po prostu byliśmy. No ale wiadomo, zarabiamy, słuchajcie, jedziemy dalej. Dobra, nawet troszeczkę się zagadałem, zwolniliśmy przez to mocno. 80 parę kilometrów jeszcze do celu. Na trasie w miarę spoko. O, proszę bardzo, nawet maszyny pracują. Okej, no czyli świat żyje, słuchajcie, świat żyje tutaj w tym ETS-ie. Więc jest to, no już można powiedzieć, w miarę dopieszczone. Tutaj nie miałem żadnych zastrzeżeń na razie do rozgrywki. Oprócz tego, że no nie powinna być taka sytuacja, że na przykład jeżeli zmieniamy jakąś część w kompie, czy też zmieniamy konfigurację kompa, no to wtedy niestety nasze save'y giną. Cofamy się po prostu do jakiegoś tam pewnego momentu i wtedy ewentualnie możemy kontynuować po prostu. No, na razie tak to wygląda. Okej, no już tutaj trochę przesadzone, 74 km. No, bliżutko celu, ale jakoś jeszcze dajemy radę. Zakaz wyprzedzania dla osobówek. Dla nas też oczywiście. Dobra, tutaj też roboty drogowe. No tak jak widzicie, naprawdę sporo takich miejsc. Troszeczkę śmiesznie nam znikają drzewa w lusterku, to jest ciekawe. Tak nagle. Cyk i nie ma. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedź prosto. Dobra, no staramy się nie przekraczać, tak jak wiecie. Na początku naprawdę każdy euracz na wagę złota. Tutaj chyba byśmy nie chcieli, żeby nagle nam, nie wiem, zabrakło na przykład paliwa. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ależ już jesteśmy blisko. Ciekawy jestem, ale nie no, chyba Szczecin mieliśmy odkryty, więc tutaj raczej nie powinniśmy mieć takiej sytuacji, że będziemy musieli to odkryć na nowo, jeszcze raz. Skręć w lewo. Dobra, odbijamy na Szczecin. Dobra, prawa wolna, lewa też, lecimy. Dobra.
dobra. No powiem wam szczerze, że w miarę szybko się udało to zrealizować. Myślałem, że będzie gorzej. Mamy troszeczkę kłopotów z tym autem, bo ono naprawdę rozpędza się bardzo słoniowato. Miejmy nadzieję, że będzie nas stać kiedyś po prostu i będziemy tuningować, jeszcze raz tuningować te nasze auta, wyciągać po prostu z nich maksymalne osiągi. No i wtedy troszeczkę łatwiej będzie nam realizować zlecenia, jak również kierowcom, którzy oczywiście zostaną tutaj zatrudnieni. Dobra, no troszeczkę ściągam je tutaj na tą prawą stronę. A jednak, czyli no zobaczcie, nawet Szczecin odkryliśmy na nowo, więc nie wiem, cofnęło nas chyba naprawdę na sam początek prawie naszej przygody, więc musicie wybaczyć, no ale to też kwestia Steama, save'a i oczywiście tego tytułu, bo nie udało się tego save'a po prostu zachować. Tak jak wspomniałem, być tak nie powinno, no ale cóż, musimy się po prostu odnaleźć w tej sytuacji na nowo, no i tak jakbyśmy naprawdę zaczynali tutaj praktycznie od zera. Oczywiście mamy już swoją ciężaróweczkę i jeżeli uda nam się rozbudować garaż, kupić drugą, no to wtedy oczywiście będziemy mogli tutaj troszeczkę bardziej poszaleć. Dobra, jeszcze kawałeczek, słuchajcie, no i druga dostawa dzisiejszego dnia zostanie dostarczona, kolejne pieniążki wpłyną na nasze konto, no i oczywiście może będzie łatwiej zbliżać się powolutku. Miejmy też nadzieję, że bank po prostu zacznie nas traktować fair i oczywiście jako stałego klienta, bo przydałby nam się ten skręć w lewo. Przydałby nam się ten duży kredyt, słuchajcie, na 400 tysięcy. On by po prostu załatwiał nam wszystkie kłopoty. Dobra, zaciągnę sobie ręczny. No, te 400 kawałków euro to już naprawdę wystarczy nam bez problemu na ciężarówkę, wystarczy nam na rozbudowę garażu. No i oczywiście jak już nasz kierowca będzie gdzieś tam w teren puszczony, no to już zacznie, słuchajcie, dla nas przynosić jakieś zyski. Dobra. No już jesteśmy bardzo blisko tej firmy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra. I dotarliśmy na miejsce. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Dobra, tutaj też podobnie. Także jeżeli w miarę to sprawnie zrobimy, to naprawdę nie powinniśmy mieć kłopotu. Tutaj z zaparkowaniem. Dobra. Przełączymy sobie na tą kamerę. Dobra. I spróbujemy teraz wycofać. Drugą. Okej, tutaj trzeba będzie jednak popraweczkę zastosować. Ajajaj, nie w tą stronę, dobra. No nie, tak to nam się to nie uda.
No także jak widzicie, no tutaj już tak sprawniutko, fajnie nie poszło. O, ale teraz już powinno być great. Dobra. Okej, okay, i odpinamy, słuchajcie, no i mamy kolejne zlecenie właśnie wykonane. Zobaczmy, podsumowanie, no troszeczkę dostaliśmy tutaj więcej expa, poziom trzeci, no i oczywiście już to zupełnie lepiej wygląda. Dobra, możemy sobie pobrać kolejne. Ja tutaj chcę mieć wszystkie adery, słuchajcie. No dobra, 22 575 euro na koncie. Oczywiście dalej jeszcze ja tylko zobaczę, czy możemy, ale chyba nie możemy. Nie, no możemy. No dobra, kochani, także no, następny odcinek ciekawy, bo bierzemy, trudno, będziemy spłacać dwa kredyty, ale musimy to zrobić. Musimy doprowadzić do sytuacji, żeby kupić kolejną ciężarówkę, zatrudnić kierowcę, no i oczywiście dzięki temu będziemy wtedy mieli tutaj dosyć więcej okazji, żeby oczywiście zarabiać pieniążki. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, 10 z serii ETS 2 na kanale Dark Owen. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, naprawdę sekunda jeszcze przy okazji, bo już naprawdę dziwne to jest. Dlaczego? Dlaczego aż tak? To jest głośno. Dobra, no normalnie na minimum sobie zostawimy, bo akurat nie jest to nam potrzebne do niczego. No dobrze, słuchajcie, musiałem przerwać tutaj pożegnanie, także dzięki bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming. World.